Siema, tu Sibirus Team, czyli ja go nie dungeon, bo tryka szczęśliwski. Cześć, tu ekipa Sibirus Team. W tym odcinku pokażemy wam, jak zrobić zestaw żywcowy ze spławikiem żywcowym. Na ten spławik łapaliśmy już dużo szczupaków. Nie nagraliśmy jeszcze filmów, ale w tym sezonie 2016 spróbujemy wam coś nagrać i pokazać do tego filmu instrukcję. I żeby zrobić w ogóle taki zestaw, to najważniejsze w tym zestawie są właśnie spławiki żywcowe. Mamy tutaj 20 i 15 gram. Jest duży wybór, można kombinować, dobierać. I tak, następnym punktem zaczniemy montaż po prostu już. I my w tym przypadku mamy tutaj plecionkę, można też mieć jakąś żyłkę 0,35, na przykład 0,30. My mamy 0,30, ale w tym filmie pokażemy to na plecionce, żeby było lepiej widać. Przywlekamy spławik przez oczko i na tą chwilę wygląda to tak, co nie? Drugą potrzebną nam rzeczą będzie w tym zestawie stalka, wolfram. My też preferujemy wolframy i stalki z reguły, bo to się najbardziej sprawdza. No i po prostu musimy to związać. Każdy ma na to swój węzeł. My to wiążemy po prostu. Tak jak widać. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wsadzamy końcówkę do oczka. Z tego oczka powstaje następne oczko. Zaciskamy. No i w tym momencie mamy, że tak powiem, już prawie wszystko zrobione. Najgorsze za nami. Doczepiamy na końcu wolframu, na agrafkę zapinamy kotwicę. Można też hak. Kotwic też jest duży wybór. Dobieramy to, co nam potrzebne. No i jeszcze co nam pozostaje zrobić, to będziemy ustawiać, na jaką głębokość nasz żywiec będzie schodził. Czyli ustawiamy jedną śrucinę ołowiową przed. Za i przed spławikiem. My mamy takie jedno miejsce, w którym praktycznie cały czas łapiemy. Tu ustawiamy żywca maksymalnie na 60 cm, mimo że tam jest kilka metrów wody, ale nam się sprawdza na 60 cm woda, na 60 cm głębokości taki żywiec, który nam schodzi tak najgłębiej. I ten, no i tam nam się tak sprawdza. I z reguły to wygląda tak, bo po prostu mamy pierwszy ołów, spławik, ołów drugi blokujący, węzeł, kotwica i to tyle. I to jest sposób, który my robimy, nam się sprawdza. Spróbujemy wam nagrać parę filmów w tym roku, żebyście zobaczyli, jak to jest. Tu pojawią wam się odnośniki, jeśli taki film już powstał. Jeśli wam się to podobało, jest to dla was pomocne, to prosimy o polajkowanie, udostępnienie i subskrypcję kanału. Bądźcie na bieżąco z naszymi filmami.